Cześć, witam was wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj sprawdzimy, co lud sądzi o Clash Royale. Czyli przeczytamy sobie komentarze na sklepie Play. W tle będzie gameplay z Clash Royale. Mamy też nowe zielone tło, stworzone przez widza Oniku Udek. Także dzięki. I tak, nabyliśmy też ostatnio 300 subskrypcji. Także możecie pisać w komentarzach, jaki chcecie special na 300 subskrypcji. Na ogół robimy Q&A, nie wiem, czy trochę nie jest za dużo tych Q&A i nie ma już trochę fajnych pytań. Natomiast jeśli chcecie Q&A, to po prostu zadawajcie pytania. Jeśli okaże się, że praktycznie wszyscy chcą Q&A, to wtedy zrobię też osobny odcinek, taki króciutki, pod którym będziecie mogli zadawać pytania i później na nie oczywiście odpowiem w odcinku. Natomiast to wszystko, przejdziemy już do odcinka. I tak, średnia opinii na Google to jest 4,2. Natomiast oczywiście, tak jak zawsze, jeśli ktoś jest wściekły na tą grę, to napisze komentarz. A najpewniej osoba, która po prostu lubi sobie w tą grę grać, to najpewniej będzie sobie grała i nie będzie się tym przejmowała. W związku z czym zdecydowanie więcej będzie negatywnych komentarzy niż jest ich w rzeczywistości de facto. Natomiast wszyscy wiemy, że Clash Royale traci graczy, także postanowiłem, że sprawdzimy sobie, na co ludzie narzekają. Także przechodzimy do komentarzy. Nastawiłem na negatywne, dlatego że komentarzy pozytywnych trochę nie ma co czytać. Także przechodzimy do pierwszego komentarza. Nie polecam instalować, jeśli nie chcecie się denerwować. Twórcy nie interesują się grą, tylko od czasu do czasu dodadzą nową postać, nie mówiąc już o autobalansie. Tak, nie wiem, co to jest autobalans, natomiast domyślam się, że chodzi o po prostu o balans. Myślę, że balans jest lepszy niż był kiedykolwiek, jeśli chodzi o arenkę. I myślę, że to jest super, że nie dodają masę nowych postaci i masę nowego kontentu, który trzeba osiągnąć, jakoś zdobyć, dlatego że teraz możecie po prostu dojść na 13 level, tak jak na przykład ja, i sobie tam po prostu być i nie przejmować się tym, że nie wiem, dodato nową kartę, która jest super OP. Wy nie macie jej wymaksowanej, więc proszę, w ogóle nie możecie grać na arence. Myślę, że to jest pod tym względem super. Myślę, że gdyby dodawali zbyt dużo postaci i różnych tego typu rzeczy, które zmieniają rzeczywiście rozgrywkę, to z łatwością mogliby popsuć tą rozgrywkę. Na pewno jest masa rzeczy, które mogliby naprawić i myślę, że twórcy jednak trochę się nie interesują tą grą, jeśli chodzi o na przykład drafty, które są trochę zepsute, a jednak twórcy nie chcą ich naprawić. Natomiast myślę, że jeśli chodzi o samą arenkę, to balans jest bardzo fajny i cieszę się, że nie dodają masę nowych postaci, dlatego że jestem w stanie je na bieżąco po prostu maksować. Czyli ostatnio dodali na przykład szkieleton dragony i od razu mam je wymaksowane. Także taka jest moja opinia i przechodzimy do następnego komentarza. Te reklamy podczas gry to jakaś porażka, dzięki temu przestałem grać w tą grę. I tak myślę, że ja i osoba, która napisała ten komentarz, żyjemy trochę w innym uniwersum, dlatego że ja gram w tą grę od 3 lat już i nie widziałem ani jednej reklamy podczas gry. Tyle myślę, więcej nie muszę dodawać. I tak, przechodzimy do następnego komentarza, ten jest trochę dłuższy, oczywiście jest to jedna gwiazdka, także... Grafika jest obrzydliwa, a sam gameplay niefajny, chociażby dlatego, że gra sama się odpala i tak źle zoptymalizowana, żeby walać co sekundę. Gra jest oszarpana, nie wspominając o pełnych serwerach cheaterów. Mało tego, rozwala baterię w drobny mak. Jakby ktoś miał zastrzeżenia co do systemu dobierania przeciwników, wygląda on tak, że twój przeciwnik musi mieć przynajmniej 2 levele więcej. I jakby jeszcze komuś przykro nie było, niektóre karty nie dostają żadnych obrażeń. I tak, po kolei. Mi grafika się podoba, natomiast wiadomo, to jest trochę cukierkowa grafika. Nie każdemu musi się podobać. Gameplay. Też lubię gameplay, szczerze powiedziawszy. Gameplay jest jedyną rzeczą, dla której gram w tą grę. Co trochę tak jak gra w szachy. Aż lubię szachy. I gra sama się odpala i generalnie tutaj mamy później problemy techniczne. Generalnie powiem, że na żadne tego typu problemy techniczne się nie natknąłem, poza małymi zwiechami, natomiast one mogą być spowodowane moim internetem. Gra nigdy mi się sama nie odpala, nigdy mi się nie wywala i nie natknąłem jeszcze się na cheaterów, pomimo tego, że gram w tą grę 3 lata. Także tak to wygląda. Bateria u mnie też jakoś szalenie nie spada podczas gry w grę. Komentator narzeka na to, że zawsze losują mu przeciwników, którzy mają 2 levele wyżej. I tutaj polecam po prostu spaść z pucharkami i tak bardzo się o to nie starać, dlatego że wtedy natrafisz na przeciwników, którzy będą na twoim mniej więcej poziomie i lepiej będzie ci się grało. I myślę, że nabijanie masowo pucharków jest po prostu niezdrowe, bym powiedział. Także polecam być nisko w pucharkach generalnie. Jakby jeszcze komuś przykro nie było, niektóre karty nie dostają żadnych obrażeń. Jedyna karta, która w miarę nie dostaje żadnych obrażeń, to jest
healerka, ona się potrafi leczyć, natomiast to jest jedyna karta, która ma taką zdolność i też nie sądzę, żeby to była jakaś super OP zdolność. Generalnie bym powiedział, że tutaj osoba narzeka na problemy techniczne, które w moim przypadku nie występują. Także przechodzimy do następnego komentarza. Starałem się, żeby mniej więcej każdy komentarz narzekał na coś innego. Także tym razem mamy nawet dwie gwiazdki. I tak, szczerze żałosne. Na wyższych rankach pay to win. Zero eventów dla mniejszych rank. Rage niemiłosierny, kiedy przychodzi ci gości, który wydał 2000 na grę. I wszystko wygrywa hajsem i skillem. Generalnie myślę, że ta gra w gruncie rzeczy nie jest aż tak pay to win, dlatego że 13 levele są stosunkowo łatwe do osiągnięcia. Generalnie powiedziałbym, że na przykład są gry pokroju War Robots, które też kiedyś nagrywałem, i tam trzeba wydać dobre kilka tysięcy złotych, żeby mieć dobry hangar, jakkolwiek dobry, a i tak 2000 złotych to tam jest za mało po prostu, żeby mieć dobry hangar. Natomiast generalnie myślę, że w Clash Royale nie trzeba wydawać dużo pieniędzy, żeby wymaksować konto. Jeśli chcesz to przyspieszyć, to oczywiście możesz kupić Battle Passa, który jest bardzo tani. Natomiast w gruncie rzeczy też go nie potrzebujesz i myślę, że nawet bez wydawania pieniędzy jesteś w stanie wymaksować karty. Ja praktycznie nic nie wydałem na tą grę, poza karnetami. Karnety tylko kupowałem czasami. I mam całkiem ładny level kart. Oprócz tego brak eventów dla mniejszych rang, dla mniejszych leveli konkretniej. Generalnie tutaj trochę nie ma co robić eventów dla osób, które mają mniej niż 8 level, dlatego że wtedy najpewniej na challenge'ach natrafiałbyś na przeciwników, którzy mają 9 i to praktycznie zawsze. Więc jak masz 5 level, to tam dobrze się nie pobawisz. Także myślę, że to ma sens, żeby dla mniejszych rang eventów nie było. Natomiast są też pozytywne komentarze, postanowiłem, że przytoczę jeden, który na pewno was namówi do tego, że Clash Royale to gra warta instalowania, bo do tego mają służyć komentarze na Google. Także, użytkownik Google pisze: kup teraz 8 w dzisiejszym świecie i w ogóle nie ma problemu z tym, nie możemy się umówić na spotkanie z cyklu Grand Press Photo Day Spa nad morzem i w ogóle nie ma problemu z tym, nie możemy się umówić na spotkanie z cyklu Grand Press Office i nie ma tylko w tym roku kierunku informatyka dla dzieci. Także wszyscy już wiemy, że Clash Royale to gra warta instalowania. 5-gwiazdkowy komentarz na pewno was do tego namówił. Także od razu przechodzimy do kolejnej opinii. Także kolejny użytkownik Google pisze: uwaga, mam 6 tysięcy puarków, oto jak grać. Sezon trwa miesiąc, przez cały czas graj 2 na 2. Zbieraj skrzynki, karty i kasę. Graj 1 na 1 tylko jak jest Gold Rush i 3 dni przed końcem sezonu. Nie ma sensu grać wcześniej, bo jak jesteś nisko w rankingu, to dostajesz słabych graczy. Nie graj Clan War, dobór przeciwników to kpina. Więcej ugrasz w challenge'u. Powodzenia, PS. Uwaga, gra bardzo często się zawiesza lub zupełnie wyrzuca z gry. Problem jest już od kilku miesięcy, Supercell powinien robić gry planszowe. I tak, na pewno zgadzam się z tym, że na początku sezonu raczej warto nie grać. I raczej można nabijać te puarki pod koniec sezonu, walcząc ze słabymi graczami, dlatego także dlaczego nie. Natomiast szczerze powiedziawszy, nawet jak jest Gold Rush czy Gem Rush, to nie potrzebuję aż tak bardzo złota i gemów. Mam mój kochany deck już wymaksowany praktycznie, także złota ani gemów aż tak bardzo nie potrzebuję, także szczerze powiedziawszy, nawet wtedy nie gram. Natomiast i tak gram na Clan Warsach, dlatego że uważam, że jeśli jesteś członkiem klanu, to warto się wspomóc ten klan i dostajesz te donaty, które też mają duże znaczenie. To może też się przyczynić trochę do rozwoju klanu i po prostu na tych Clan Warsach grać i myślę, że to zajmuje na tyle mało czasu, że warto po prostu. Na challenge'ach też ostatnio nie grałem, natomiast na tych specjalnych, jak są za darmo, to dlaczego nie? Czy Clan Warsy są niezbalansowane? Według mnie nie ma to większego znaczenia, dlatego że i tak tylko grasz, nawet nie musisz wygrać, dlatego po prostu się tym nie przejmuję, jak przegram. Jak napotykam na gości, którzy mają znacznie wyższe levele ode mnie, a ja gram deckiem, którym nie mam wymaksowany, to wtedy po prostu się tym nie przejmuję, praktycznie oddaję walkę i gram dalej. A oprócz tego tutaj znowu jest o problemach technicznych i znowu w moim przypadku nic się nie crashuje, tylko czasami laguje, także nie doświadczyłem czegoś takiego. Także przechodzimy do raczej już ostatniego komentarza na dzisiaj. Później jeszcze zrobimy sobie takie małe podsumowanie. Także komentarz brzmi: bardzo dobra gra, jedna gwiazdka. Także myślę, że kolejny komentarz, który jest bardzo jednoznaczny. I myślę, że teraz już na pewno wiecie, że w zasadzie nie wiecie, co wiecie. Natomiast tyle. Przechodzimy do małego podsumowania.
Także podsumowując, ludzie głównie narzekają na pay to win, które moim zdaniem nie jest prawdą, na to, że twórcy robią mało, co według mnie jest prawdą, i na to, że po prostu im nie idzie, mówiąc kolokwialnie, przegrali, im nie idzie, to sobie napiszą komentarz na Google, bo dlaczego nie. Natomiast generalnie, tak jak już mówiłem wcześniej, jeśli nie lubicie tej gry, to polecam po prostu w nią nie grać i za kilka miesięcy przed sobie wrócić, albo jak po prostu jej nie lubicie, to po prostu polecam nie grać, dlatego że po co w ogóle grać w gry, których nie lubicie. Natomiast generalnie definitywnie nie polecam puszować pucharków, dlatego że to prowadzi po prostu do irytacji. Natomiast jeśli już z wami żegnam, do usłyszenia w następnym odcinku, zostawcie suba i lajka. Już w zasadzie idziemy po 500 subów, także będzie fajnie, jak nabijemy 500. I możecie, tak jak już mówiłem, oczywiście zostawiać pytania do Q&A i w ogóle jakie chcecie special na te 300 subskrypcji. Także to wszystko z mojej strony, do usłyszenia.